Witamy w naszej nocnej audycji Granie czy Śpiewanie. Dzisiaj tak naprawdę nie mamy żadnej nowej muzyki, żeby Państwu ją puścić, no bo nowa muzyka już nie powstaje. Muzyka zatrzymała się w latach 80., kiedy to powstawały jeszcze bardzo dobre piosenki. Teraz niestety, choć bardzo chciałbym pokazać Państwu coś nowego, to niestety prezes naszej firmy, niestety tutaj naszego radia, stwierdził, że muzyka zatrzymała się w latach 80. Ja niestety nie mogę kwestionować jego zdania, ponieważ zależy mi na tej pracy. Bardzo ją lubię, tak, moja żona też bardzo ją lubi. Bardzo lubi, kiedy wracam po nocach, ponieważ prowadzę audycję nocną, więc jest to nieuniknione. Dodatkowo jest ta audycja na żywo, więc przyjmujemy każde Państwa telefony, chociaż dostać się na naszą skrzynkę jest zdecydowanie za ciężko i za trudno, ale jest to tylko takie sitko, abyśmy mogli sobie przesiać te osoby, które przypadkiem nie zrozumiałyby przesłania naszej audycji i naszego radia, czyli muzyka z lat 80. i poniżej, i zamówiłyby coś z tego roku, rozumie pan. Jak ja czułbym się, puszczając jakiś gniot, który wyszedł zaledwie 3 dni temu, po tym, jeżeli puściłbym piosenkę, dajmy na to, Milesa Davisa. Wyobraża pan sobie ten dysonans, który nastąpiłby między tymi dwoma utworami? Wyobraża sobie pan to zdenerwowanie mojego prezesa, który wparowałby do tego studia nagrań, zacząłby rzucać niemiłymi słowami w moim kierunku. I mimo, że słowa nie ranią, to powodują najwięcej bólu, który sprawić możemy komuś innemu. Więc niestety my odbieramy tylko te telefony od naszych słuchaczy, które wcześniej zostały już przesłuchane. Na te pytania zostały już odpowiedzi udzielone. A my jako radio jedynie wyłapujemy te najciekawsze piosenki z lat 80. i mimo tego, że czasy te już dawno się skończyły, to powstaje tam jeszcze sporo, sporo udanej muzyki. Niestety sampling tych piosenek nie wpływa na to, że te piosenki, które powstają teraz, są piosenkami, które były kiedyś. Sampling raczej odbiera im tą piękną całość, jako kompozycję, bo jak sobie pan to wyobraża? Jak można wyciąć trąbkę, która brzmi przepięknie, z utworu, w którym komponuje się ona z bębnami, tudzież klawiszami, tudzież kontrabasem, tudzież innym instrumentem, który tak pięknie wpływa na nasze zmysły, otulając nas jakby ciepłą kołderką z dźwięków, która powoduje niebanalne uniesienia na sferze psychicznej, fizycznej, jak i tej duchowej. Jak pan sobie to wyobraża tutaj? Jak miałoby to wyglądać? Takie piosenki z góry spisane są na straty, ponieważ tak naprawdę nic w tych piosenkach nie jest prawdziwe. Rozumie pan? Muzyka grana przez komputer jest czymś niewybaczalnym na tutaj głośnikach naszego radia. Przepraszam, ale sam pan widzi, że im dłużej ciągnę ten temat, tym trudniej mi o tym mówić. Tracę mój radiowy sznyt oraz moje radiowe zacięcie do prowadzenia audycji tego typu. Wystarczy wspomnieć mi tylko o jakimś utworze z tych czasów. Proszę pana, jest to na tyle docierające i dotykające mnie zjawisko, że czasami zastanawiam się, jak to jest możliwe, że jeszcze nie strzeliłem sobie w głowę, aby uniknąć tych wszystkich niemiłych sytuacji, w których wchodzę do sklepu spożywczego i tam zamiast słuchać szumu i trajkotania ludzi dookoła, ja słyszę jakiś nowoczesny gniot z głośników. Wie pan co, ja już mówię o tym, naprawdę zaczyna się we mnie gotować. Jeżeli my natychmiast nie zmienimy tematu, to ja zacznę się denerwować i będę krzyczał. Rozumie pan to? Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.